Szczerze mówiąc, nie wiem, od czego zacząć ten film. Jakby zawsze mi zależało na tym, żeby to, co robię gdzieś tam w internecie, te YouTube, Facebooki i cała reszta, żeby to było coś, co daje siłę, energię, motywację, a dzisiaj mam taki temat, który niekoniecznie sprawi, że będziecie się uśmiechać. Bo chciałbym nawiązać do tego, co się wczoraj wydarzyło, czyli Chester z Linkin Park popełnił samobójstwo, ale wydarzyło się coś jeszcze parę miesięcy wcześniej, kiedy wypuścił pewną piosenkę o nazwie Heavy. Ta piosenka już od pierwszych słów pokazuje, że hej, ten gość się z nami pożegna, nie? Tyle, że ta piosenka pokazuje coś innego tak naprawdę. Ta piosenka pokazuje milionom ludzi na świecie, że ktoś przeżywa właśnie coś strasznego, że rozumie swój problem, bo jego problem był taki, że mu się wydawało, że cały świat jest o nim. I on to mówi wprost w trakcie tej piosenki. I gdzieś tam po drodze mówi, że jakby już odpuścił, to będzie miał problemy z głowy. To odpuszczenie rozumiem właśnie z zakończeniem, tak? Jakby przynajmniej tak nam to pokazał teraz po x czasu. A prawda jest taka, że to jest bzdura straszna. To jest straszna bzdura i strasznie mnie to denerwuje mnie to, tak? Zgaduję, że mama tego słucha, więc nie będę używał brzydkich słów, ale samobójstwo czy koniec życia jest strasznie proste, nie? Jakby faktycznie pozbywasz się problemów, ale pozbywasz się ich dla siebie. Problemy nie znikają, nigdy nie znikają. Problemy przechodzą na innych ludzi, bo zawsze są inni ludzie, zawsze jesteś jeszcze obok ciebie, zawsze. I nie wiem, kto był u niego, może jedno z jego 6 dzieci. Ja bym chciał współczuć. I jestem zły oczywiście, bo nie jest tak, że byłem jakimś mega wielkim fanem Linkinów, ale na pewno byłem kimś, kto ich słuchał bardzo mocno w pewnym czasie, kiedy był ten czas, nie? I zawsze miałem jakiś tam sentyment do pewnych piosenek. Zresztą wszyscy, którzy trenują, to gdzieś tam mieli Linkin Park w tle pewnie nieraz na treningu. I powiem szczerze, nie potrafię. Wydaje mi się, że to jest kwestia wieku już. Jakby dzisiaj nie potrafię się smucić z tego, że gość się zabił. Jakkolwiek brzydko to nie brzmi w tym momencie. Współczuję jego rodzinie, nie jemu oczywiście, bo on już nic nie wie, on już nic nie czuje. On mówi w trakcie piosenki, że it would set him free. Czyli, że gdyby puścił wszystko, to by go uwolniło. A to jest bzdura, bo w momencie, w którym umierasz, wcale nie jesteś wolny. Jesteś zniewolony, bym powiedział. Bo już nie masz żadnej kontroli nad niczym. I to wkurza. Wiecie, co jeszcze wkurza? Że w momencie, w którym masz głos dla milionów ludzi i mówisz im coś takiego i pokazujesz im, że oni też nie są sami, bo wszyscy przeżywają jakieś ciężkie chwile, ty w pewnym momencie po prostu pokazujesz, wiecie co, ale jednak to mam was w dupie, nie? Oczywiście można się zastanowić, gdzie był świat, bo jakby to jest sztuka, nie? Jakby nadal wydaje mi się, że jesteśmy trochę zryci już, jeśli chodzi o to, jak traktujemy sztukę. W sensie mało się kto zastanawia nad tekstem muzycznym, mało kto zastanawia się nad artystą, czy nad tym, że trzeba może mu pomóc albo coś. Też wiesz, no nie ma za bardzo jak pomóc, nie? Jakby jesteś człowiekiem, który słucha tej piosenki w Polsce, dostęp do takiego człowieka masz nijaki, ale masz dostęp do innych ludzi, do swoich znajomych, do swoich bliskich. O tych ludzi, którzy właśnie gdyby dzisiaj się pożegnali z tobą, to przerzuciliby na ciebie swój ciężar, nie? Podczas gdy tym ciężarem gdzieś po drodze tak naprawdę możecie się dzielić ze sobą. Chyba po to ten film robię dzisiaj, żebyście się zaczęli dzielić ze sobą. Nie ma wstydu w tym, że ktoś ma w życiu ciężko, naprawdę. Nie ma w tym żadnego wstydu. Lubimy narzekać jako Polacy, lubimy bardzo narzekać. Ale rozróżniamy narzekanie na to, jak wygląda sytuacja i oddzielamy to od tego, żeby mówić o sobie personalnie, że mamy ciężko. Jakby totalnie to dziś pomijamy. I to jest strasznie, strasznie złe, nie? Bo w momencie, w którym narzekasz, nic nie zmieniasz. Nic nie zmieniasz i nikt tego nie traktuje jakoś specjalnie, osobiście, personalnie do ciebie. Po prostu ludzie twierdzą, odbierają to na zasadzie, wszyscy narzekają. Ale kiedy naprawdę dzielisz się z ludźmi problemami, to spotykasz się z wieloma już innymi reakcjami. Jedni się zastanawiają nad tobą, że jak ty się możesz nie wstydzić dzielić się swoimi problemami w ten sposób. Przecież to jak to o tobie świadczy, nie? Z jednej strony narzekamy na wszystko, a z drugiej strony wstydzimy się przyznać, że sami mamy jakieś problemy. Bo jak to o nas świadczy? To trzeba zmienić, trzeba coś z tym zrobić i macie weekend jutro. Pogadajcie z kimś. O wszystkim. O tym, co jest dobre, jasne. Jeżeli macie coś fajnego do podzielenia się z ludźmi, to mówcie im.
Ale jeżeli są jakieś obawy w waszych głowach, przekażcie je komuś teraz, kiedy jeszcze można z nimi coś zrobić, a nie jak już będziecie mieli dość, nie będzie wam się chciało o tym gadać. A piosenka ładna. Naprawdę ładna piosenka. Na Smule jest mój komentarz do niej, jakbyście chcieli posłuchać. Dzięki za oglądanie i przepraszam, że z takim tematem w piąteczek.